stoję na scenie, chcę się zapaść pod ziemię. Pałac Królewski w Norwegii, co ja tutaj robię? Patrzycie na mnie, co za przedstawienie. Patrzę ze zdziwieniem na wasze kiecki drogie. Odbieram sobie pokojową nagrodę, którą mojemu mężowi przyznali wasi mężowie. Lech bał się, że jak tu przyleci, to go nie wpuszczą z powrotem i mówi do mnie: ty poleć. Nikt nie pytał, czy się czuję na siłach, bo taka misja była i nie ma czasu się grzebać. Będę walczyła, jak mnie prosi rodzina, i jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Patrzy na mnie król Norwegii Olaf, cała elita uczona. Chcę uciec, chcę zemdleć, się schować, ale dam radę, wszystko pokonam. Może macie te kreacje tak drogie, żebym wyżywiła za to rodzinę przez lata. Może się znacie na cytatach, ale która z was naprawdę walczy o zmienianie świata? Nigdy nie zrozumiecie, jak to było w stanie wojennym wieść w bagażniku świniaka. Żeby wykarmić dzieci, za to nie dają nobli, nie dla mnie złota odznaka. Znów nie mogę opowiedzieć o tym wszystkim, a chcę opowiedzieć o tym wszystkim. Jestem w telewizji, wygłaszam przemówienie, które napisali mi ważni mężczyźni. Wypadam świetnie, robię na was wrażenie, ale mój głos dziś tu nie wybrzmi. Doceniacie walkę Lecha o prawa człowieka, czytam uzasadnienie decyzji. W ramach walki o te prawa nie przyznano mi tu prawa głosu. Nie dla mnie tu przyszli dziennikarze, dygnitarze i tłum różnych ważnych osób. Czy jest sposób, by wyrazić moje myśli? Czy walka o poprawę losu jest tylko dla mężczyzn? Co powiecie na to, feministki, że nawet nie pomyśli żaden historyk przyszły, żeby mnie zaliczyć między polskie noblistki? To my! Połowa Solidarności, połowa tych mitycznych 10 milionów. To my! Połowa, która nie rości sobie praw do tego, by urządzać życie komuś. To my! Te, które wyszły z domów, te, które zostały w domu, bo im nie miał kto pomóc. To my! Działałyśmy, walczyłyśmy, nie czekając na nagrody i nie skarżąc się nikomu. Oceniacie mnie, jakbym była klaczą albo krową? Mam taryfę ulgową, dopiero się uczę zasad. Zasad zwycięzców, którzy piszą historię kolorowego boga tego świata. Kobieta z biednej komunistycznej Polski. O, a umie się zachować, zdolna taka? A gdybym zrobiła wam pranka, gdybym tu wywaliła tego martwego prosiaka? Nie o taki świat walczę, robiąc stosy kanapek z kawałkiem sera na każdej, żeby to cały czas była kanapka z serem. To się przesuwa ten plasterek po kanapce, a wy tu na bankiecie zjecie samą fumę, popijając szabli premier kry. Też spróbuję dziś, czy to jeść w ogóle umiem, i zachowam na pamiątkę to menu. To mi się śni? Nie, to nie jest sen, naprawdę to jem. Jakimś cudem tak wyszło. U nas mówi się, że najlepszy kucharz to głód. Jak człowiek głodny zje wszystko. Dwa światy, jeden z Żydom mdłości, drugi musi pościć. Naprawdę chcę wyjść stąd. Dwa światy, męskiego bohaterstwa i kobiecej codzienności. Chcę, by ten podział zniknął. Więc patrzę na was, patrzę wam prosto w oczy i odbieram tę nagrodę w imieniu wszystkich kobiet, w imieniu wszystkich dzieci, wszystkich wykluczonych. Nie jako czyjaś żona, tylko jako człowiek. Nie musimy się ukrywać, bo jesteśmy niewidzialne. Świat się o nas nigdy nie dowie. Więc podnoszę naszą sprawę, głoszę naszą pochwałę w tej nigdy nie wygłoszonej przemowie. By w przyszłości pamiętano, że nie tylko mężczyźni walczyli, żeby świat zmieniać. Aby nie tylko mężczyźni o mężczyznach opowiadali historię przez kolejne pokolenia. My też byłyśmy w stoczni, byłyśmy na ulicach, nim zepchnięto nas w strefę cienia. Ewa, Joanna, Henryka, Anna, Alina zasługują, by wymienić się z imienia. To my! Połowa Solidarności, połowa tych mitów.